Siema, siema. Dzisiaj trochę w innej zbroi, bo tamta mi się tutaj pourywały mi się te ochraniacze na ramiona. No powiedz. No nie, no, ale są czubki i chuj. No. Ale nic nie widzę. Kurwa. Ostatni raz biorę przyciemnioną szybę. No to się, może te drugie. No. Siema, siema. Mówię tak, siema, siema, bo nie wiadomo, co się dzisiaj wydarzy. Czy coś się będzie działo, czy nie? Testuję właśnie kask Foxa, żebym po prostu wyczuł go, co i jak, tą jego wagę. Oczywiście, czy mi nie przeszkadza w obracaniu głową. Wypróbuję go na tym, na kołnierzu, czyli takiej pełnej zbroi z kołnierzem. Wentylację, od razu mikrofon wypróbujemy. Polatać? Ale raczej nie. O, są! Są, kurwa. Siema, Marek. Siema. Muszę się stanąć za ten, zajarać. Kolego, uważaj, bo ten w Komaszycach na krzyżówce po prawej stronie nagrywa. Mnie? Telefonem, no. No nie tylko ciebie, bo... No wszystkich nagrywa, no. Co jeżdżą u nas motorami. Aha. Ten na krzyżówce, jak nawracałeś, to po prawej stronie z tej żółtej... I nagrywał mnie? Znaczy no, jak pojechałeś już, to my jechaliśmy, nie? To szedł z telefonem do płotu podchodził. Ale to już mnie nie było. No nie, nie było. Co? No i dobrze, o co chodzi? Kurwa, on wszystkich nagrywa. Kurwa, kurwa, przyprowadzają i... No. O co, kurwa, kurwa. A co im przeszkadza, nie? Oj. I od razu gogle wypróbujemy. Gogle 100%. Kurde, rzuca przy tym lądowaniu, tym motocyklem, kurwa. Słabo. Testuję nowy kask. I czekam, czy ktoś przyjedzie tutaj, czy nie. Polatać, ale raczej nie. O, są! Są! Kurwa! Siema, Marek! Siema! Muszę se stanąć za ten, zajarać. Kolego, uważaj, bo ten...
Siemka! I co? Wyskakujesz na motor? Nie, muszę maleństwo bawić. O, o której? Różne jeszcze, nie? O tym mówię, ja tylko tym jeżdżę, wiesz? Uwielbiam to. Siedzisko obniżyłem, bo jeszcze tam było. Tak? No, jeszcze wyższe są. Tylko, że ja wiesz. A jeszcze są wyższe, bo jeszcze wyższą oponę zakładam. Migo się też dał właśnie na krosie się przejechać i też na jakimś takim dużym, nie? Mhm. No to, ja to znowu musiałem ruszyć z pompy. Tam taki mureczek, wiesz? No. Taki murek był. Weszłem na motor. Bieg, jedynka. Przyjechałem. No to od samochodu opony jak leżały, nie? No. To naprawdę, szczerze, przyjechałem tym krosem, to wnet, nie, no poczułem, bo nie mówię, że nie poczułem, ale no, kurwa, tam przeżywiałem. Coś mi jeszcze tylne koło lata, kurwa. Nie wiem dlaczego. Coś mi się nie podoba ostatnio. A test kasku? Szczerze? Okej, tylko mi haczy o ten kołnierz. Kurwa, nie wiem co jest z tym kołem. Nie podoba mi się ta jazda. Albo mało powietrza mam, albo co? Zobaczyć. Powietrza jest dosyć. Testuję nowy kask. I czekam, czy ktoś przyjedzie tutaj, czy nie. Polatać, ale raczej nie. O, są.
Co? Kurwa. Siema, Marek. Siema. Muszę sobie stanąć za ten, zajarać. Kolego, uważaj, bo ten... A tego skutera widziałem? No to jest ten właśnie, co Mariusz jechał, nie? Aha. Co tu przyjechaliśmy i... A. To jest Simpson? No. To teraz takie produkują? Simpson skuter. No już tak teraz, zwany. Teraz już nie, ale... Ale to Niemcy produkują? Nie. No właśnie, ja nie wiem. Ale ma coś do wspólnego z tamtym Simpsonem, czy nie? No coś tam mają, ale nie wiem dokładnie, ale coś tam... Mm-hmm. No bo teraz to się słyszy, że wszystko w Chinach i nie wiadomo. Nie, tych Chiny, kurwa. Ale fakt, tyle lat mają te motorki i kurwa, one będą bardziej wytrzymały jak te, co jak teraz chińskie, produkują, co kurwa. Produkują. Mm. A ile to ma lat ten? Który to jest rok? Fakt, nawet, kurwa, wszystko. Będzie wiadome. Nawet metalowy bag jest. 9-4. O, 94 rok, patrz. No to jest ta stara fabryka chyba. No, to jest ta stara fabryka. Fakt, że nie wziąłem telefonu, bym ci pokazał właśnie brat, jaki dostał na punkcie motorów, nie? Mhm. Byś pojechał do niego do Słowka, to by zobaczył, co ma w garażu, to... Halo, motorów 7, 8? O, no, to ładne. A jego syn tak samo i chuj, już dostał na głowę za tatą i chuj. Motorów kupują z... Kurwa, no fakt, że gościu... Nie no. Co zrobić, nie? Powiedz, motory są silniejsze, nie, niż człowiek. No. Nie, ale jest fajnie, motory lubię też tak samo. No. Nie mam łezkę trójkę, ale to powiedziałem tam, jak umrę, to tam dopiero chce ktoś weźmie. Ale będziesz jeździł? Nie, no rozjebała mi się. Aha. Co? Nie wiem dokładnie co, nie? Ale będziesz robił, czy nie? No muszę ją zrobić. No zrób, kurde. Żebyś trochę pojeździł. Jeździłem to trójeczka, włeska, to tam kurwa ona chodziła jak... My kupę kilometrów lubiliśmy. No fakt, że no wiesz, no teraz akurat tę ulicę założyli, a kiedyś tu nie było ulicy, to była polna droga zwykła. No. Gdzie były w koło polnej drogi. To no. My sobie jeździliśmy tu wszędzie, ale najczęściej my jechaliśmy na karczy na te lasy tam, nie? Tam kurwa tam szła babinka, jedyneczka, dwójeczka i. Ile to ma? Powiem się? 350. 60 koni ma. Co więcej niż tamten, co przyjechałem nim. A tamten miał 55. Chodzi, nie? Bo już dziesiątki dzwonili, broma. Dzwonią? Nie. Że co? No zobaczymy, jak kolega wystartuje. Zobaczymy, a nie tam. To ja już tam nie będę wjeżdżał, żeby mi nie nagrał, nie? No. Tam nie chodzi o to i no. Ale po co on to nagrywa? No jest... A może lubi oglądać potem? No właśnie, chyba bardziej na policję. Aha. No. O kurde.
kurwa, przyjechał. Siema! Co, jednak przyjechałeś? Kurwa, mać, zajebiście. Ja wiedziałem, że kurwa, jak ja przyjadę, to tu zawsze coś się dzieje. Nawet chłopaki tam z centrum, kurwa, miasta przyjechali skuterem. No, palisz, nie palisz? Nie, nie palę. Jak? Moje chłopaki, kurwa. Zmyli boysów. Pojechali. Czyli jak widzicie, zawsze muszę mieć kamerę włączoną, bo nie wiadomo, co się przydarzy. Muszę jeszcze do Daniela zadzwonić, się zapytać, co tam z tym motocyklem będzie modził. Jeszcze powiem o tej kamerze, zamocowałem ją na pasku, żebyście wiedzieli, znaczy na pasku, na goglach, żebyście wiedzieli, jak to wygląda na tym mocowaniu, które wam pokazywałem w poprzednim odcinku i sami ocenicie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy trzyma się ta kamera, czy lata, czy nie. Ja teraz w tej chwili nie wiem, ale starałem się ją dobrze zamocować, to chwila, moment jest i zapina się, dobrze ułożyć trzeba na pasku i to wszystko. Ale już czuję, muszę mieć na maksa, bo... Wow! Wiesz co, ja będę jeździł lewą, a ty masz kamerę z której strony? Z lewej. Z lewej też. No to dobra, to ja będę jeździł. Ja będę jeździł z prawej. Ale ciemnica, ja nie mogę. Ja nie mam na zmianę niestety. Teraz się zacznie jesień, to są te zrywki kupić do niego, ale w błocie oklapane. No, no, no. Ja sobie rękawiczką wytrę, to później nie widzę nic. Ja raczej po błocie nie jeżdżę. Słaba zjeździ po błocie. No ja też tak za bardzo po błocie nie lubię jeździć, nie. Pewnie, jak to lubi. A ostatnio na filmiku widziałem, że tu byłeś w Tomaszycach. No. Z łebkami. No. No jakaś zna wszystkimi.
Widzę pasję o znajome twarze, co? Fajnie, nie? Nie ścigaliście się. No. Czym ty byłeś, tą kustwardą? No. A jaka ona jest, pojemność? 690. 55 koni. No. A tamta Honda była 600, też 55 koni. No to kustka będzie silniejsza. No na starcie tak. A potem już nie. Dawno nie jeździłem, kurwa, na gumie i nie mam siły, kurwa. No? Co? Jak dawno? Na tydzień. No. To nie chciało się jeździć? Nie, no miałem ten, wiesz, ten inny motor na testy, nie? To tam widziałem na filmikach. No. I jeszcze, wiesz co, mnie jedno denerwuje, bo widzisz, jak mnie rzuca, jak ląduje, nie? No. Za mocno, nie? A to za duża prędkość, czy jakiś balans? Nie wiem, wiesz. Nie wiem, coś chyba muszę mieć źle w przednim zawieszeniu, wiesz. Koło mi staje, wiesz, i jak wiesz, jak kręci się jeszcze, nie, i wyląduje, to nie jest źle, ale jak stoi, nawet na gazie jak robię, to i tak mi tam. A jutro jak myślisz, gdzie bym...